Witam serdecznie na moim kulinarnym kanale. Przygotujemy dzisiaj danie rybne, a mianowicie będzie to pyszny sos z rybą z curry w towarzystwie ryżu. Także co, zapraszam do oglądania dalej. Potrzebujemy dwa duże filety z mintaja lub jakiejkolwiek innej ryby, na przykład dorsza, też będzie super. Jedna łyżeczka pasty czerwonej curry. Jedna puszka krojonych pomidorów, około 200 ml pasaty pomidorowej, 3 woreczki ryżu, ja wykonuję tutaj 3 porcje, jedna cebula, 2 ząbki czosnku, jedna łyżeczka bazylii, 1,5 łyżeczki czosnku granulowanego, pół łyżeczki pieprzu i 1,5 łyżeczki soli. Zaczynamy od nalania i nastawienia wody na ryż. Będziemy gotować go tak, jak jest na opakowaniu. Następnie przejdziemy do obrania czosnku oraz cebuli i będziemy kroić w drobniutką kosteczkę. Następnie nastawiamy patelnię, wlewamy odrobinę oliwy i wsypujemy i podsmażamy czosnek z cebulą. Następnie, gdy nasza cebulka jest już fajnie podsmażona, dosypujemy wszystkie przyprawy, tak żeby delikatnie się sprężyły. Po 30 sekundach prażenia naszych przypraw wlewamy passatę pomidorową i pomidory z puszki. Mieszamy i dusimy nasz sos tak przez 7 minut. Następnie dorzucamy naszą pastę curry. Mieszamy i przechodzimy teraz do pokrojenia fileta. Więc kroimy naszego mintaja w taką dużą, grubą kostkę. Gdy nasz sosik fajnie już przeszedł wszystkimi przyprawami i fajnie się poddusił, będziemy przerzucać tutaj rybę. Następnie mieszamy i zostawiamy nasz sos tak na 7 minut.
żeby się fajnie pogotował, no i żeby ryba też się ugotowała. Ona dużo czasu nie potrzebuje, także myślę, że te 7 minut gotowania będą wystarczające. No i przechodzimy do nakładania, więc wykładam sobie ryż. Sosik jest fajny, gotowy, więc na ryż albo do ryżu wylewamy sos. No i nasze curry jest gotowe. Ja tutaj dodatkowo posypałam je jeszcze szczypiorkiem. Jeżeli macie kolendrę, to także będzie niesamowicie smakowało i komponowało się z tym daniem. Mam nadzieję, że podobają Wam się moje filmy i że ten przepis także przypadł Wam do gustu i zaciekawił i wypróbujecie go w najbliższej przyszłości. Także co, dziękuję bardzo za oglądanie. Oczywiście będę wdzięczna za pozostawienie subskrypcji, łapeczki w górę oraz komentarza. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Smacznego!